Panie Maćku, miasto Olkusz należy do najstarszych miast Małopolski. I nie przypadkiem, bo pod nami znajdują się jedne z największych w Europie złóż cynku, ołowiu oraz srebra. Stąd nazwa Srebrne Miasto. Udokumentowane prawa miejskie Olkusz otrzymał w 1299 roku. Było to bardzo zamożne i bogate miasto, o czym świadczyła liczba kościołów, z najbardziej okazałym z nich kościołem pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Panie Leszku, mamy tutaj taką jakby reklamę Olkusza sprzed 400 lat. Panie Maćku, to chrzcielnica w kształcie romańskiego kielicha odlana z olkuskiego ołowiu pod koniec XVI wieku. Rzeczywiście mamy tutaj na datę 1585 rok. Jest to bardzo nietypowa chrzcielnica. Z reguły chrzcielnice robiono z twardszego metalu, ale ponieważ tutaj no chciano jakby pokazać, z czego miasto słynie, odlano ją właśnie z dość miękkiego ołowiu. Tutaj też w kościele świętego Andrzeja na renesansowych freskach zachowały się najstarsze przedstawienia górników w Polsce. Są to gwarkowie olkuscy, wyobrażeni w takich właśnie charakterystycznych strojach, szpiczaste czapy, kaftany, a na ramionach mają potężne kilofy. Panie Maćku, znajdujemy się przed wspaniałym poliptykiem olkuskim. Czym różni się ten ołtarz od późniejszych ołtarzy, czy też współczesnych? Średniowieczne ołtarze miały kształt skrzyni. W środku była figura, następnie ta skrzynia była zamykana. Jeśli była zamykana skrzydłami pojedynczymi, to mówimy o tak zwanym tryptyku. Jeśli tych skrzydeł było więcej, tak jak tu w Olkuszu, no to mówimy o poliptyku. Stoimy przy ołtarzu zamkniętym. Jest to tak zwana wersja codzienna, gdzie na czterech kwaterach jest przedstawiona historia pasyjna. Tak, i od góry mamy modlitwę w Ogrójcu, następnie niesienie krzyża, samo ukrzyżowanie i opłakiwanie, czyli rzeczywiście taki typowy zestaw pasyjny. Druga odsłona, tak zwana odsłona niedzielna, zawiera 8 kwater. W górnej części znajdują się sceny z dzieciństwa Jezusa, natomiast 4 dolne kwatery to sceny z życia rodziców Marii i z jej dzieciństwa. Tak, te obrazy to jest właściwie apogeum szkoły krakowskiej. XV wiek to jest okres bardzo bujnego rozwoju sztuki w Krakowie, związanego z pobytem przede wszystkim Wita Stwosza, ale także wielu wybitnych artystów miejscowych, Haberszraka, właśnie Jana Wielkiego, który malował ten obraz, Michała Czarnego czy Stanisława Starego. Tu już jesteśmy w przededniu renesansu. Znika złote tło, pojawiają się piękne pejzaże, bardzo bogata sceneria. Widać, że już stosowano zasady perspektywy. I także widać wpływy obcego malarstwa, przede wszystkim malarstwa niderlandzkiego, malarstwa niemieckiego. I ten ołtarz bardzo dobrze świadczy o kontaktach handlowych Krakowa tego okresu oraz o poziomie kulturalnym samego Olkusza. Panie Maćku, odsłona świąteczna, zwana również uroczystą, po środku szafa w formie, w kształcie wnęki z przepiękną rzeźbą, po bokach 4 kwatery z wyobrażeniem scen z życia Maryi. Te kwatery na pewno są gotyckie, o czym świadczy ten charakterystyczny ornament przypominający kształtem rybie pęcherze, zwany mazwerkiem. Za to wnętrze szafy pochodzi z wieku późniejszego, to jest renesans, może nawet początek baroku. Choć rzeczywiście, jak pan zauważył, ta Madonna jest Madonną średniowieczną, trochę niedocenianą, to wyjątkowo piękne dzieło. Fundatorem i możliwe, że pomysłodawcą koncepcji tego wspaniałego dzieła był ksiądz Jan Wolny. W 1995 roku ten wspaniały poliptyk uległ częściowemu zniszczeniu. Pracujący pod kierunkiem pani Magdaleny Kalicińskiej przez blisko 2 lata zespół przywrócił mu dawny, wspaniały blask. Panie Maćku, za nami słynne olkuskie organy wykonane na początku
XVII wieku przez znakomitego organomistrza Hansa Humla, a dokończone przez jego ucznia Jerzego Nitrowskiego. Rzeczywiście stało się tak po dramatycznym wypadku. Syn Humla, mający zaledwie 4 lata, spadł z owych organów i się zabił. Huml się załamał i opuścił Olkusz. Zaś syn został właśnie tu pochowany, pod chórem, o czym przypomina niewielkie epitafium pomiędzy chórem a drzwiami. O wyjątkowości tych organów świadczy też fakt, że zachował się tutaj oryginalny mechanizm, a także większość spośród tysiąca kilkuset piszczałek. Panie Maćku, o ogromnym bogactwie i zamożności mieszczan, a także o ich wielkiej hojności dla olkuskiej świątyni świadczy ten przepiękny krzyż. Jest to dar gwarków olkuskich. Wykonany jest on ze srebra i pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Ale kiedyś srebrnych przedmiotów w tym kościele było dziesiątki, może nawet setki. Jednak w czasie różnych wojen bardzo często te przedmioty były rabowane bądź dobrowolnie oddawane. Te nieliczne, które przetrwały, znajdują się w niszy obok ołtarza głównego. Na ścianach prezbiterium olkuskiej świątyni zachowały się XIV-wieczne freski, m.in. alegorie przedstawiające 7 uczynków miłosiernych i 7 grzechów głównych. Bardzo ciekawe przedstawienia, szczególnie dla kogoś, kto lubi Hieronima Boscha, bo na przykład grzechy zostały wyobrażone tak jak na jego obrazach. To są postacie, które jadą na zwierzętach, na przykład na świni, na żabie, na niedźwiedziu, na wilku. Tego typu przedstawienia zwano kiedyś Biblią Pauperum, Biblią dla ubogich, bo miały one przybliżyć prawdy wiary tym ludziom, którzy nie umieli czytać. A panie Maćku, dlaczego ten fresk nie został namalowany bezpośrednio na podłożu? Kiedyś oczywiście był na podłożu, ale bardzo często się zdarza, że malowano freski jeden na drugim. Czasami także freski znajdowano za takimi stalami, jak te, na których siedzimy, więc żeby wyeksponować i żeby ocalić tego typu freski, po prostu ściąga się je ze ściany, nalepia się delikatnie na płótno i potem można je eksponować tak jak zwykły obraz. Panie Maćku, niesamowite ta więźba dachowa olkuskiej świątyni wygląda jak szalunek w kopalni. Dokładnie, jest to robota ręczna. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma gwoździ. Wszystko to jest łączone drewnianymi kołkami.